kawa z rana, jak śmietana, rozpuszczalna czy z ekspresu, albo też sypana. Ech, popatrzcie widzowie, już czerwiec, jeszcze chwila i lato się skończy, zaraz wszystkich świętych i znowu zima będzie. Jest takie przysłowie, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Patrząc się na to, jak memy z Januszami i nosaczami są popularne, to trzeba też przyznać, że po części za ten sukces odpowiada partnerka Janusza, czyli Grażyna, czasem też spotykana jako Halina czy też Halyna. We dwójkę razem ze swoim małżonkiem reprezentują największe wady stereotypowego Polaka. Podobnie jak mąż Janusz, nie należy ona do najbystrzejszych, ale patrząc się na różnego rodzaju memy z nią w roli głównej, to wydają się one nam być bliskie. W końcu wszyscy znamy tego rodzaju Grażynki, mamy takie w swoich rodzinach, a być może sami widzimy w nich swoje odbicia. Cofając się w czasie o ponad 10 lat do pierwszych memów, które wyśmiewały polskie przywary jak pan Andrzej czy też typowy Polak na wakacjach, można łatwo zauważyć, że głównym bohaterem pozostawał tam chłop, który tylko czasem odnosił się bezpośrednio do swojej małżonki, na przykład kiedy kazał jej chować cukier, bo sąsiedzi idą, albo podekscytowany mówił: patrz, murzyn idzie, zrób zdjęcie. Wtedy jeszcze imiona tych reprezentatywnych Polaków nie były aż tak unormowane jak dzisiaj, ale trend dążył w kierunku nazywania typowej Polki imionami mniej popularnymi wśród osób młodych, a takimi, które kojarzyły się z osobami po 50, jak Helena, Grażyna czy Bożena. Aj tam Halinka, daj spokój, co 2 minuty przecież nie będę latał. Kładź się, jeden piarek jeszcze nikomu nie zaszkodził. To tego piwska cholernego tak smrodzisz. Samo imię Grażyna jest bardzo związane z polską kulturą, bo niespotykane w innych krajach. Stworzył je Adam Mickiewicz na potrzeby jednego ze swoich poematów, zatytułowanego właśnie Grażyna. Imię pochodzi z języka litewskiego, gdzie Graży oznacza po prostu piękna. Patrząc się jednak na statystyki nadawanych imion w Polsce, to być może właśnie ze względu na memy o Januszach i Grażynach, w roku 2022 przyszło na świat tylko 7 Grażynek i w rankingu znajduje się obok małopolsko brzmiących innych imion takich jak Zoe, Pia czy Aja. W ogóle mała dygresja, to obczajcie, jakie w rządzie pracują śmieszki. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło aplikację do prowadzenia statystyk odnośnie nadawanych imion w Polsce. Nazywa się ona Bezkonkurencyjny Retrospektywny Asystent Imion Aplikowanych Noworodkom, w skrócie Brian. Czyli nawet ludzie, którzy rządzą krajem, toczą bekę z syna Seby i Karyny. W każdym razie typowa Grażyna jako bohaterka memów zaczęła pojawiać się przede wszystkim w okolicach 2012 roku jako żona, czy raczej jako stara pana Andrzeja, typowego Polaka. O memach tych stało się głośno, ponieważ używały wizerunku policjanta Janusza Ławrynowicza, który przyznawał później w wywiadach, że zniszczyły mu one życie, bo ludzie na ulicy go wyśmiewali. Na całe szczęście po kilku latach pojawiły się nosacze, które w roku 2017 dosłownie opanowały polski internet i każdy normik tworzył memy w oparciu o te wesołe małpy. Z uwagi na ogromną ilość powstawających memów, często również bardzo żenujących, ludzie zaczęli tworzyć też kolejne postaci, takie jak syn Piotr i żona Grażyna lub Halyna. I tak oto nosaczowa Polka zajmuje się przede wszystkim obgadywaniem wszystkich na osiedlu, wycieczkami do Biedronki, a ze względu na postępującą nowoczesność, to ma ona oczywiście internet w telefonie, gdzie głównie zajmuje się wysyłaniem wszystkim znajomym śmiesznych kartek z pozdrówkami na dzień dobry. Grażyny i Halyny nie mają za bardzo czasu zająć się sobą, bo cały czas sprzątają. Nie dlatego, że lubią, po prostu ich stary strasznie bałagani i nic im nie pomaga. Poza tym w domu zawsze musi być porządek, bo co będzie, jak ksiądz po kolędzie przyjdzie, a tu będzie paproch z pępka pod kanapą. Janusz! Już jak rak wyglądasz! Oś tu się pozmarł, bo się z pieczy jeszcze bardziej! Żeby później powiedzieli na zakładzie, że w dupie byłem, a nie w Egipcie? Halina jako imię może również kojarzyć się z przedstawieniem Polaków w Krzywym Zwierciadle ze względu na serial Świat według Kiepskich, gdzie zapracowaną matką Polką, która użerała się z mężem chlejącym piwsko, była również Halina, która w wolnym czasie czytała babskie pisemka. Ciężko zasuwała na swoją rodzinę pasożytów. Imię to jest pochodzenia greckiego i oznacza spokój, a spokój na pewno jest potrzebny, żyjąc z takim fertkiem. Popularnym szablonem używanym w tych memach jest również zdjęcie pewnej kobiety z trwałą,
blond fryzurą na głowie. Mem ten został ogłoszony typową Grażyną i to tu właśnie zaczęto dorzucać memy z cyklu no popatrz Bożenko, albo też no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Fotografia ta to nie jest twarz jakiejś aktorki bądź też modelki stokowej, tak jak to było z dziwnym panem ze stoku. Została ona wzięta z profilu Krystyny Backiel z serwisu goldenline.pl, czyli w skrócie takiego Facebooka dla korposzczurów. Jej zdjęcie zostało użyte oczywiście dlatego, że wygląda na nim jak taka typowa ciocia, którą każdy ma w rodzinie, więc musiało idealnie się to przyjąć wśród memiarzy. Jednak Krystyna Backiel nie jest jakoś kompletnie losową postacią. Była doktorem ekonomii, zajmowała wysokie kierownicze stanowiska w spółkach zajmujących się ubezpieczeniami i przede wszystkim udzielała się charytatywnie. W roku 2011 założyła fundację Teraz Kobiety, która miała promować regularne badanie się na raka wśród kobiet. Aktywnie działała w tych kwestiach. Sama spasjonowała się motoryzacją, więc stworzyła nawet Rajd Polski Kobiet, który również miał zachęcać Polki do dbania o zdrowie. I niestety mówię tu o pani Krystynie w czasie przeszłym, bo zmarła przedwcześnie. W wieku 57 lat zginęła w wypadku samochodowym w roku 2015. Pomijając tu memy i wszystko, to mam nadzieję, że widząc memy z typową Grażyną, będziemy pamiętać, że przedstawiają one bardzo aktywną społecznie, inteligentną kobietę, a nie faktyczną, rozkojarzoną żonę Janusza. Często polską Grażynkę porównuje się też z amerykańską Karen, jednak ja bym się ku temu nie skłaniał. Jak wiemy, Karen to raczej nowobogacka paniusia z fryzurą na chcę rozmawiać z menadżerem, która ma siebie za nie wiadomo kogo, jeździ wielkim SUV-em, którym zajmuje 3 miejsca parkingowe i pruje się do wszystkich. Jednak Grażyny i Haliny mają bardziej przyjazne i spokojne usposobienie, a jak chodzi o prowadzenie pojazdów, to raczej nie mają prawa jazdy i zajmują dumne miejsce pasażera w Passacie B5 19TDI, więc tych memów nie do końca należy ze sobą mieszać. Po prawdzie statystyki Google mówią, że mój kanał oglądają głównie chłopy, a nie baby. Ciekawe czemu. Nie wiem, choć się domyślam. Mimo to liczę na odzew moich widzek, na ile wy same w sobie dostrzegacie typowe Grażynki, bo jednak skoro każdy facet ma w sobie coś z Janusza, to u was na pewno też tak to działa. A ja tymczasem wszystkim wam życzę miłego dzionka i smacznej kawusi. Do widzenia, państwu. Grażyna, podej mi piwo. Bądź jak słońce i uśmiechnij się. Niech uciekną wszystkie myśli złe.